Znajdujemy się przy klasztorze sióstr dominikanek w Wielowsi. Tutaj 154 lata temu przybyła matka Kolumba Białecka, założycielka naszego zgromadzenia. I tutaj rozpoczęły pracę siostry, które rozszerzały ducha dominikańskiego na ubogą ludność wiejską. Naszej założycielki jest wciąż żywy. W kaplicy klasztornej znajduje się sarkofag sługi Bożej Matki Kolumby Białeckiej. Z radością przybywają tu siostry dominikanki z całego zgromadzenia. Przyjeżdżają tu też pielgrzymi z różnych stron Polski i modlą się, prosząc o wstawiennictwo Matkę Kolumbę w swoich sprawach. W którym Matka Kolumba żyła i pracowała, możemy niejako dotknąć jej historii. Dziś też, po ponad 150 latach, jako siostry dominikanki, doczekałyśmy się pierwszej powieści o naszej założycielce. Jest to powieść Na końcu schodów, autorstwa naszej siostry Benedykty Bauman. Chciałybyśmy z radością Państwa zaprosić na prezentację tej książki, która odbędzie się w piątek 23 października o godzinie 18:30 na zamku w Dzikowie. Rozmowę z autorką przeprowadzi ojciec dr Andrzej Bielat. Będzie również możliwość nabycia tej książki razem z autografem siostry Benedykty. Serdecznie Państwa zapraszamy.